po to, żeby zrobić Białowieska to tym razem poprawnie. No, mnie się zdaje, że PiS w tej chwili nie jest gotowy do wykonania takiego ruchu. Zresztą to nie jest tak, że PiS nie ustępuje tylko wobec opozycji parlamentarnej, ale zwróćmy uwagę, że w tej chwili trwają bardzo duże protesty przeciwko reformie edukacji, o których trudno powiedzieć, że są jakoś powodowane, inspirowane przez opozycję. To są bardzo, bardzo różne środowiska. Również środowiska samorządowe, związki zawodowe i tak dalej. No i tutaj również PiS się nie cofa i dalej tę reformę przeprowadza. Więc no, ja myślę, że tego głosowania PiS nie powtórzy i niestety dlatego, że musiałby powiedzieć, no coś tutaj zrobiliśmy nie tak. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o reformę edukacji, no to jest o tyle inny problem, że jednak reforma edukacji oczywiście przy całych protestach i przy całym w oczekiwaniach, bo to była jednak obietnica wyborcza, to był jednak element programu. I to jest o to tyle zmienia sytuację, że jednak pod naciskiem PiS musiałby się wycofać ze swojej obietnicy wyborczej, więc trudno powiedzieć, co w tym wypadku jest lepsze. Z kilku obietnic wyborczych PiS się wycofał albo ich nie zrealizował. Natomiast... Z jakich się wycofał, to jest ciekawe. Natomiast... W przypadku reformy edukacji zasadniczą sprawą jest to, o czym pan wspomniał, to jest tempo wprowadzania tej reformy. I jeśli coś obiecujemy, to dlaczego nie zrobić to wspólnie ze środowiskami, które są zainteresowane przeprowadzeniem tej... Bo środowiska, które są zainteresowane, były zainteresowane nie wprowadzaniem gimnazjum, a teraz są zainteresowane bronieniem tych gimnazjum, więc nie ma mowy o żadnej dyskusji, no bo są z góry nastawione na nie, więc o czym my w ogóle mówimy? No, no nie, jednak wydaje mi się, że w tym przypadku... Z panem broniarzem na czele. No, no tak, ale w tym przypadku jednak jest pole do rozmowy i zwłaszcza jeśli tutaj zostało zmienione zdanie i rzeczywiście Związek Nauczycielstwa Polskiego kiedyś był za, teraz jest przeciw, czy odwrotnie i tak dalej. Natomiast to przeciwko, przede wszystkim przeciwko czemu teraz trwają protesty, to jest wprowadzenie tej reformy po prostu na hura z konsultacjami, które na przykład, tak jak w przypadku podstawy programowej, trwały tydzień. Czy były zapowiedziane, że można zgłaszać uwagi w ciągu tygodnia? No to są jakieś rzeczy absolutnie. Czy ja teraz dopytam? Rozmawiamy teraz o 2016 czy już 2017? Czy zrobiliśmy taki ładny poniekąd trochę o tym, całej dekadzie najbliższej, prawda? No, o tym, co się będzie działo, bo... Młodzieży, chowanie. Tak, bo faktycznie te protesty wszystkie raczej nie ustaną i rzeczywiście, no, na przykład tak jak reforma edukacji, no, ona będzie wprowadzana. Już w tej chwili jest kolejna wersja podstawy programowej, która będzie, no tym razem mamy miesiąc na konsultacje, więc to już jest jakieś takie rzeczywiście bardzo... Czuję się poprawia. A no. Z drugiej strony dokładnie słyszałem zarzuty czytałem właśnie ze Związku, zdaje się, Nauczycielstwa Polskiego, że głównym zarzutem było to, że podstawa programowa nie różni się niczym od tego, co było z poprzednich lat. Więc ja po prostu dosyć tego nie rozumiem. A to, no nie, ale chyba chodzi o bardzo zamierzchłe poprzednie lata. Wprowadzenie reformy to 1 września 2017 roku, zostało kilka miesięcy, to teraz trochę wcześniejsza. To mimo wszystko bardziej rychła data, 11 stycznia, kolejne posiedzenie Sejmu. Pytanie, co się wydarzy podczas tego posiedzenia Sejmu i co się będzie dziać po zamknięciu tego pierwszego w tym roku posiedzenia Sejmu. No bo przypomnę, że ten scenariusz, który znamy, to jest scenariusz mówiący o tym, że opozycja będzie blokować salę plenarną właśnie do 11 stycznia. I co dalej? Po słowach prezesa Kaczyńskiego mamy chyba gwarancję tego, że przepis się nie cofnie. No właśnie, to będzie ciekawe, tak? Znaczy, trudno mi powiedzieć,
co zrobi Prawo i Sprawiedliwość, czy się cofnie, czy się nie cofnie. Wydaje mi się, że to kwestia jest gry, tak jak i scenariusza. Wydaje mi się, że tak jak Ryszard Petru mówił, że on tu będzie wszystkich zaskakiwał tego 11 stycznia, to nie jest powiedziane, że w ciągu tych 10 dni scenariusz się PiS-u nie zmieni. Na przykład 10 stycznia nie przyjdą wszyscy posłowie PiS-u na salę i nie zaczną głosować ustaw. Trudno powiedzieć. Ja zupełnie nie podejmuję się spekulowania na temat tego, co się wydarzy 11 stycznia. Również ze względu na emocje, które po prostu są w tej chwili tak gorące, że naprawdę trudno powiedzieć. Zresztą, mówiąc szczerze, mnie się nie wydaje, żeby opozycja miała jakiś pomysł konkretny i strategię na to, co ma się tam wydarzyć. Więc pewnie jest tak, że po prostu pod wpływem jakichś nagłych zdarzeń coś znowu zobaczymy, coś zaobserwujemy, natomiast nie jesteśmy w takim momencie, żeby ktoś tutaj miał jakiś konkretny plan. Ale to o to chcę dopytać, pani Agato, bo jaki pomysł tak naprawdę na te batalie? Mówię o takim szerszym pomyśle, nie o doraźnych działaniach, a tak naprawdę opozycja. Bo patrząc na przykład na to, co działo się na sali plenarnej, zastanawiam się, czy tak naprawdę czas nie działa na korzyść PiS-u. To znaczy, po pierwsze, PiS może grać na przeczekanie, bo odzew, jeżeli chodzi o blokowanie sali plenarnej, wydaje mi się, być może się mylę, ale wydaje mi się raczej umiarkowany. Dwa, no, opozycja pewnymi działaniami też sprawiła, że nie do końca ten protest można traktować poważnie, bo no, przypomnę te nieszczęsne kanapki, które co prawda cała ta afera w końcu się wyjaśniła i okazało się, że żadna ze stron nie miała racji, bo prawda oczywiście jak zwykle leżała pośrodku i była zupełnie prozaiczna, ale no, te wszystkie zdjęcia z sali plenarnej, gdzie posłowie opozycji robią sobie tak zwany sweet focie, pani poseł Mucha śpiewająca do swojej komórki, no, na ile tego typu działania sprawiają, że ten protest wygląda coraz mniej poważnie? Znaczy, był taki moment, zwłaszcza dla Platformy Obywatelskiej, kiedy wydaje mi się, że to bardzo dobrze tak powiem, grało na rzecz Platformy. Platformy, wobec której jednym z zarzutów było to, że jakoś oderwała się od ludzi, że nie ma związku ze społeczeństwem. No i właśnie wtedy, kiedy okazało się, że ludzie przychodzą pod parlament, że właśnie oglądają te wszystkie rabiki, selfie i tak dalej, że to był taki moment, kiedy Platforma zaczęła odbudowywać jakąś łączność z obywatelami. Natomiast faktycznie jest tak, że ponieważ to trwa długo i nie ma jakiejś dynamiki, nie pojawiają się jakieś konkretne wydarzenia, no to trudno jest utrzymać i zainteresowanie i to, żeby ludzie faktycznie chcieli się angażować. Natomiast w ogóle problem polega na tym, no, że ta opozycja w Polsce no, musi się zbudować, właściwie z gruzów odbudować. I ja myślę, że to będzie jedna z najważniejszych rzeczy, które będą działy się w tym roku. Ale Platforma Obywatelska... Platforma Obywatelska z całym szacunkiem oczywiście dla wyniku wyborów, jako no, partia, która przegrała wybory, nie otrzymała tak fatalnego wyniku. To jest dobry wynik, całkiem dobry, zwłaszcza po tylu latach rządzenia i po tak źle prowadzonej kampanii wyborczej. Nawet zaskakująco dobry. Natomiast no, Platforma Obywatelska, no, to jest trochę tak, że z braku laku część ludzi na tą Platformę Obywatelską zagłosowało. Ale Nowoczesna jako zupełnie świeża partia też otrzymała całkiem przyzwoity wynik. Tak, która nie jest mocno, zakorzeniona, która ma... No, ja akurat nie oceniałabym jakoś bardzo wysoko liderstwa pana Ryszarda Petru. No poza tym no, to jest partia bardzo młoda, więc też nie wiadomo, co z tym będzie. No, gdzieś tam jeszcze mamy partię Razem, która też, zwłaszcza przy okazji protestów społecznych, staje się dość poważnym aktorem. No, mamy Kukiza oczywiście. No, natomiast wszystko to...
No jakby to jest taki konglomerat różnych opozycyjnych partii, z których coś moim zdaniem dopiero się będzie wyłaniać. No jakby Platforma Obywatelska ma tak wiele za uszami i obywatele o tym wiedzą. To nie jest partia, która ma po prostu duże zaufanie społeczne i przekonanie, że to są ludzie, którzy nas reprezentują w tym konflikcie gorącym. Na ile te partie opozycyjne mówię? Tam są osoby takie, natomiast nie cała formacja. Myśląc oczywiście o tych partiach, które są najbardziej aktywne, jeżeli chodzi o protesty, czyli tak naprawdę Nowoczesna i właśnie Platforma Obywatelska. Na ile w tych działaniach jest jakaś idea, jest jakiś pomysł na kampanię tak naprawdę? A na ile to są działania absolutnie doraźne? Od wydarzenia do wydarzenia. Znaczy, podstawowym problemem chyba w tym momencie z tym protestem opozycji jest to, że opozycja uderzyła w bardzo wysokie tony, czyli faszyzm, brak demokracji, zamordyzm, stalinizm. Nie przypomniał sobie, żeby ktoś mówił o faszyzmie. No nie, po raz kolejny to mówi. O faszyzmie mówi, mówię to tam o faszyzmie, teraz w tygodniu się standardowo mówi na lewicy. I na jakiej lewicy? Proszę przeczytać Gazetę Wyborczą, naprawdę odsyłam. Jak dzisiaj nie będzie nic o faszyzmie pisał, to stawiam. Dobrze, to ja się zgłoszę. Bardzo poważna deklaracja padła. Ale rzeczywiście uderzone w ten słownik w pewnym momencie, w pewnym momencie, już kilka miesięcy po wyborach, to było. Po obu stronach ten słownik jest żeby. Tak, tak, ale chodzi mi o to, tak, tylko że ja rozumiem. Tyle tylko, że z drugiej strony jest tak, że tutaj jest demokracja gora i państwo tutaj na wschód nas jeszcze przesuwają, że tam jak Białoruś jesteśmy do zeszłego tygodnia. A jednocześnie posłowie śpiewają na mównicy, robią sobie selfie. Tutaj jest wszystko, to sprawia wrażenie takiej dobrej zabawy tam w tym Sejmie. To wigilia na korytarzu z pasztetem. No po prostu jakiś no normalny człowiek myśli sobie, na jakiś cyrk po prostu robią, tak? Znaczy to ten język nie współgra w ogóle z tym, co się dzieje, tak? I o tyle pragnę powiem, jeśli już mówimy o puczu, to przypomnę, że jednak w tym wywiadzie Jarosław Kaczyński mówił o próbie puczu, co uważam, że w tej logice zdarzeń różnie mogło się potoczyć. Tak? Znaczy, jeżeli na przykład, przypomnę chociażby z wydarzenia na Majdanie, tak naprawdę na Majdanie problem rozpoczął się w momencie, znaczy problem dla Wiktora Janukowycza rozpoczął się w momencie, kiedy użył on berkutu przeciwko studentom. Przecież ten protest też tam wygasał. I doskonale pani wie, że na następnego dnia albo na następny weekend było tam już 100 tysięcy, tam było już setki tysięcy ludzi. Trudno powiedzieć, co było tego. Zdaje się 16 grudnia, gdyby policja zrobiła komuś krzywdę, gdyby potraktowała ludzi gazem i tak jak traktowała ludzi Platformę Obywatelską, policja za Platformę Obywatelską. Trudno powiedzieć. Tak samo analogiczna sytuacja jest z Marszem Niepodległości. W momencie Marsz Niepodległości był marginalnym wydarzeniem do momentu, aż środowisko między innymi krytyki politycznej zaczęło z nim walczyć. Kiedy Marsz Niepodległości uzyskał największą siłę? W momencie, kiedy państwo zaprosili swoich kolegów z Niemiec i blokowali oni tutaj. A miał być od 2017. Nie, a tutaj sięgamy jakoś bardzo daleko i powtarzamy jakieś... Logika poczuła w tym momencie jak najbardziej, moim zdaniem, mogło się to
Przypomnijmy, jeśli chodzi o Marsz Niepodległości, to burdy na Marszu Niepodległości i podpalanie wozów telewizyjnych, koszy na śmieci i w ogóle demolowanie miasta działo się absolutnie niezależnie od tego, cokolwiek tutaj środowiska liberalne czy lewicowe. No nie wiem, mam nadzieję, że po za marszem, prostu... mówiła o Marszu Niepodległości, tak? Dlaczego ta platforma się podpalała, a teraz się nie podpalała. Ale pan sugeruje, że platforma podpalała i że to było jakieś... No ale ja na przykład chyba na przykład... Że to zwolennicy platformy, ten wóz telewizyjny tam podpalili, no przecież to jest... A, duchaj, Kulinda, dobra, tutaj śpiewałem tej teraz. No naprawdę, no. Czy można powrócić do 2017 roku, bo coraz dalej podpieczane są w nocy teraz. Natomiast jeszcze tylko jeśli chodzi o Pucz, no to czterokrotnie w ciągu tego roku różne osoby z rządu mówiły o kolejnych próbach Puczu. To jest po prostu 2016 roku i to po prostu i premier Szydło, i pan poseł, prezes, premier Kaczyński. Ale wiesz, jakie to wielkie? To nie jest zupełnie poważne określenie. To co, w 2017, tak? Cokolwiek się tak naprawdę, jeżeli chodzi o przeciętnego obywatela, który stara się śledzić wydarzenia polityczne w naszym kraju. To, jakie obrazki będą mu towarzyszyć, to jakie treści będzie mógł usłyszeć, zobaczyć w ciągu najbliższych tygodni. Ja tylko powiem, bo pan tu mnie pytał o obietnicę w pewnym momencie i być może... Pan redaktor. Tak, pan redaktor dopytywał. No więc te obietnice, które czekają cały czas na spełnienie, to są obietnice dotyczące na przykład podatków i kwoty wolnej. Co zmieniało się, w pewnym momencie zmieniło się w jednolity podatek, z którego następnie się wycofano. Kwota wolna nadal nie jest taka, jak zalecał Trybunał Konstytucyjny. Okej, natomiast to jest coś, co rzeczywiście jakby robimy krok w przód, robimy krok w tył, no i być może, znaczy gdyby udało się to uregulować Prawu i Sprawiedliwości, no to to by było rzeczywiście duże osiągnięcie i to by było coś takiego, no pewnie nie tej skali co 500+, natomiast to byłby jakiś taki ważny gest socjalny dla społeczeństwa. Natomiast poza tym, co się będzie działo, no pewnie będziemy mieli... co tam jeszcze jest niezależne w miarę sądy, no to pewnie jakieś będą próby tutaj uregulowania w cudzysłowie. Może PiS zablokuje mównicę sądową. Mównicę, tak. No coś tam PiS pewnie zablokuje. No będziemy mieli jakieś takie próby nieustannego ograniczania sfery publicznej, działalności w różnych miejscach. No na przykład ja przewiduję, że rzeczywiście te sądy to będą mocno zapalnym punktem w tym roku. Reforma edukacji. Cały czas. Nie mam przekonania, czy sądy będą zapalnym punktem. Powiem szczerze, że nie wiem, czy ktoś ma pomysł na to, jak by to można było tak naprawdę w jakiś sensowny sposób zreformować. Przy tym oczywiście jest to tyle ważny problem, że rzeczywiście obywatele widzą, że te sądy szczególnie tam dobrze to nie działają, tak? I są, duża część jest na nich wściekła, tak? No ja przypomnę, że ci ludzie, którzy protestują na przykład w obronie Zygmunta Miernika, to mają jednoznaczny pogląd na funkcjonowanie polskich sądów. No ale to już na marginesie. Rzeczywiście pewnie reforma edukacji, pewnie dalsza ta realizacja obietnic, tak? Znaczy teraz będzie od chyba listopada czy od września będzie obniżony wiek emerytalny, więc zapewne ta kwestia kwoty wolnej od podatku, która zresztą nawiasem mówiąc została podniesiona, tylko nie tak, do tej kwoty, ale nie do tej kwoty, którą obiecano rzeczywiście. Pewnie to zostanie tak, jak było w tym roku z reformą dotyczącą wieku emerytalnego, pewnie zostanie ogłoszona na przyszły rok. Taką mam intuicję, nie wiem tego na pewno. I
mam wrażenie, że obraz się nie zmieni, tak? Za chwilę będzie... Myślę, że jeszcze zaczną wychodzić coraz więcej, zacznie wychodzić spraw takich, nazwałbym to, rozliczeniowych, tak? Znaczy, wydaje mi się, że... To będzie paliwo dla opozycji, tego typu tematy? Znaczy, paliwo, wydaje mi się, że nie paliwo dla opozycji, tylko pożar w gmachu opozycji, bym tak to nazwał, no bo jeżeli służby działały, jeżeli służby działają, jeżeli prokuratura zbiera dowody, no to jeszcze kwestia jest procesów sądowych, ujawnienia skali patologii za poprzednich rządów. Jest jeszcze afera Amber Gold, która będzie wracała i która zapewne czeka nas bardzo ważne wydarzenie. I mamy kwestię Donalda Tuska i jego przyszłości. I kwestia Donalda Tuska. Mamy kwestię, ale wydaje mi się, że będzie najważniejszą tak naprawdę w tym roku, będzie kwestia międzynarodowa. No właśnie, my tu gadu, a tak naprawdę o tym, co tu się będzie działo, w dużej mierze zdecyduje Bliski Wschód, to Rosja, Stany Zjednoczone, Francja i Niemcy. Przy kolejnej rozmowie proponuję. Dziś jednak miały być sprawy krajowe. Za granicą i światem zajmiemy się zapewne w najbliższych dniach. Pani Agata Szczęśniak, OKO.press i Krytyka Polityczna. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I pan Jacek Liziniewicz, Gazeta Polska Codziennie. Bardzo dziękuję. No i tym samym kończymy dzisiejsze wydanie Debaty Poranka w Polskim Radiu 24. Przypomnę, pierwszej debaty poranka w roku 2017, więc... Tak sympatycznie. Aha, no i przypominam jeszcze Państwu o tej obietnicy złożonej na antenie kilkanaście minut temu, czyli teraz bardzo szybka lektura jednego z tytułów prasowych, a potem no, albo będzie, albo nie będzie, być może kawa. Dziękuję. Dziękujemy. Autopromocja. Polskie Radio 24. Największe sportowe wydarzenie. Kibica przedziera się za nim, dodaszka. Jest strata naszych nie! Sukcesy polskich zawodników. Kręci. Jeden, drugi, trzeci, czwarty obrót i leci. I Samba chciałby tańczyć. Młot! Jeszcze dalej! Emocje, których nie możesz przegapić. Jest przewaga niemal długości łodzi. Dalej Polki, dalej do przodu. Popychajcie równo, rytmicznie, z tempem. Magazyn sportowy w Polskim Radiu 24. Codziennie o 21:06. Autopromocja. Jest druga. Polskie Radio 24. Informacje dnia. Przed mikrofonem Robert Kawka. Opozycja nie zmienia zdania i zapowiada, że będzie blokować mównicę w sali plenarnej do następnego posiedzenia Sejmu, czyli do 11 stycznia. Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej, powtórzył, że głosowanie nad budżetem 16 grudnia było nielegalne. Jeżeli nie będzie żadnego przełomu, jeżeli marszałek Kuczyński, prezes Kaczyński, także marszałek Karczewski nie wyciągnął wniosku z tego, co zdarzyło się 16 grudnia i jakie są tego konsekwencje w następnych dniach, sytuacja się nie zmieni. Będziemy trwać tutaj w budynku polskiego Sejmu, będziemy trwać na straży praworządności, parlamentarnej demokracji i konstytucji. Od 16 grudnia cały czas w sali plenarnej Sejmu przebywają rotacyjni politycy opozycji. Posłowie zaczęli ją okupować, kiedy wykluczony z obrad został polityk PO. Blok ustaw został wtedy przegłosowany w sali plenarnej. W ostatnich dwóch tygodniach zanotowano niewielki wzrost zachorowań na tzw. infekcje grypopodobne. Szczyt zachorowań na grypę w naszym kraju przypada zwykle na okres od stycznia do marca. Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH opublikował najnowsze badania epidemiologiczne w tej sprawie. Profesor Lidia Brydak mówi, że obecnie notuje się głównie przesiąpienia. Sezon epidemiczny trwa od 1 października do końca września. Od początku sezonu mamy zgłoszonych podejrzeń zachorowań na grypę 1 117 672. Do dnia dzisiejszego mamy łącznie w całym kraju 44 potwierdzenia, że to jest infekcja grypowa. W ubiegłym sezonie z powodu grypy zmarło 140 osób. Zanotowano ponad 3 miliony zachorowań na infekcję grypopodobną.
Eksperci zgodnie podkreślają, że tegoroczny maraton wyborczy w ważnych europejskich państwach będzie skutkował zachowawczymi działaniami polityków na starym kontynencie. W niektórych krajach, takich jak Holandia czy Francja, władze mogą objąć politycy ukupowani nacjonalistycznych jesienią do urn wyborczych pójdą Niemcy. W ocenie Krzysztofa Kołuszczyńskiego z portalu Euractiv.pl zbliżające się wybory będą skutkować większą ostrożnością w działaniach Paryża i Berlina. Francja i Niemcy nie będą chciały podejmować zbyt wielu kontrowersyjnych decyzji i w okresie kampanii wyborczej w przypadku Francji przed spodziewaną zmianą na stanowisku prezydenta. Jednak zdaniem eksperta w bardziej komfortowej sytuacji są obecne władze Niemiec. W Niemczech, pomijając zarządzanie Niemiec, istnieje dużo większa spójność w wielu kwestiach polityki zagranicznej. Z kolei Zbigniew Pisarski z Fundacji imienia Pułaskiego przekonuje, że przez wyborczy maraton w Europie może ucierpieć bezpieczeństwo na naszym kontynencie. Bardzo utrudnia nam to opracowanie jednej spójnej strategii, która by przeciwdziałała zagrożeniom migracyjnym czy zagrożeniom hybrydowym. Pierwsze w tym roku wybory parlamentarne w Unii Europejskiej odbędą się w marcu w Holandii. Karol Dermoros, Polskie Radio. Już pierwszy dzień urzędowania Donalda Trumpa na stanowisku 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych będzie pracowity. Nowy gospodarz Białego Domu od razu zamierza zmienić kilka regulacji wprowadzonych przez administrację Baracka Obamy. W wywiadzie dla telewizji ABC zapowiedział to przyszły rzecznik prasowy Donalda Trumpa, Sean Spicer. Więcej na ten temat Jan Pachlowski. Donald Trump od początku urzędowania będzie wprowadzać w kraju nowe porządki, podkreślił Sean Spicer. Nowy prezydent natychmiast uchyli wiele przepisów wprowadzonych w ciągu ostatnich 8 lat przez administrację Baracka Obamy. Spicer nie podał konkretnych przykładów, ale pewne jest, że chodzi przede wszystkim o sztandarowy program ustępującego prezydenta Obamacare, zapewniający powszechne ubezpieczenie zdrowotne ponad 10 milionom Amerykanów. Trump uważa, że w takiej formie jest on nie do przyjęcia i trzeba go jak najszybciej zmienić. Ponadto z wypowiedzi Shona Spicera wynika, że Donald Trump ograniczy liczbę pracowników w prezydenckiej administracji. Zaprzysiężenie nowego prezydenta odbędzie się 20 stycznia. Z Miami dla Polskiego Radia Jan Pachlowski. Urlopy tacierzyńskie dla ojców w Hiszpanii. Zgodnie z nowym prawem mężczyźni mogą przez 4 tygodnie opiekować się swoimi nowonarodzonymi dziećmi. Ewa Wysocka. Ojcowie, jeśli tego zapragną, mogą brać urlopy tacierzyńskie od pierwszego dnia po narodzinach dziecka i wspólnie z matką opiekować się noworodkiem. Mogą też na czas urlopu przejść na zatrudnienie na pół etatu i łączyć opiekę z pracą, albo poczekać, aż urlop wykorzysta żona i wtedy zaopiekować się nowonarodzonym. Zgodnie z prawem 4 tygodnie przysługują również ojcom, którzy zaadoptowali dzieci bądź stworzyli im rodziny zastępcze. Zdaniem organizacji społecznych miesiąc to wciąż za mało. Uważają one, że mężczyźni powinni mieć prawo do wzięcia 16 tygodni urlopu tacierzyńskiego, czyli tylu, iloma dysponują kobiety. Przyjęcie takiego prawa było jednym z warunków, od jakiego prawicowa partia Ciudadanos uzależniła poparcie dla mniejszościowego rządu Mariano Rajoya. Będzie ono kosztowało rocznie 235 milionów euro. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Wracamy do kraju. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie kraju, rozpogodzenia w całym kraju, miejscami opady śniegu, a nad samym morzem również deszcze ze śniegiem. Na termometrach od minus 5 na wschodzie i w centrum do 0 nad samym morzem. Wiatr umiarkowany, ale nad samym morzem dość silny i porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Prawie 6 minut. Ona leży w teraz w Polskim Radiu 24. Tak, Krzysztof Grzybowski, badania. Jego gość. I po prostu Polskie Radio 24. Powtórka programu. Marysia. Gość Polskiego Radia 24. Otwierał wieczko trumny, to szkło, studiu, pan mecenas, że ona mogła bezpośrednio ucalować ekspert prawa drogowego. Dzień dobry. No i będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie na naszych drogach. No, powodów ale jest co najmniej kilka. Pierwszy z nich to oczywiście ale to jest prawda. Niestety głośne i równie tragiczne. Ile ja się nasłuchała tej Marysi. Doszło w Jeleniej Górze, przypomnę, 27-letni kierowca mający 1,83 m w wydychanym wiatrze, no, po prostu rozjechał.
to myśmy to mieli tak to na blasko, panowanie radni, co Gabrielu, czy to porcja, dotycząca dalszego postępowania. Po prostu, jak tutaj do Warszawy mi się wjechało, to oni mówią, skąd ja to tak umiem? Ja mówię, wyjątkowego weekendu, żegnaliśmy stary rok, witaliśmy nowej zaczepy, oczywiście więcej. 1 stycznia doszło do 65 wypadków drogowych, tyle samo wypadków zanotowano również 31 grudnia. 1 stycznia druga zginęło 11 osób, 31 grudnia 7 rannych. 1 stycznia zostało 77 osób. Uwaga, zatrzymano 325 kierowców. Informacje, i ten Baciusz tam mi tu poszukał w Warszawie, żeby tak to w czasie, tam ciągnąć tak głośno, wysoko na całą cerkę. Dotyczącymi zmian, jeżeli chodzi o przepisy prawa drogowego, starosta będzie mógł podjąć postęp, będzie mógł podjąć postępowanie o zatrzymaniu prawa jazdy kierującego, który złamał przepisy, nawet jeśli policja fizycznie nie odebrała mu dokumentu prawa jazdy, bo proszę mnie sprostować, ale do tej pory było chyba tak, że jeżeli policja zatrzymywała nas za jakieś przewinienie drogowe, to mogliśmy się niejako wyłgać tym, że nie mamy akurat przy sobie dokumentów. No i policja, który nas zatrzymywał do kontroli, po prostu fizycznie tego prawa jazdy nie mógł zatrzymać. No i podobno wielu kierowców w ten sposób ratowało swoje prawo jazdy. To jest poza melodia charakterystyczna. Że po prostu przy sobie nie mamy. Tak, to prawda, rzeczywiście tak było. Ci kierujący woleli popełnić, dostać mandat za wykroczenie, czy też popełnić wykroczenie polegające na odmowie przedstawienia dokumentu, bo de facto często mieli ten dokument przy sobie, dlatego że w sytuacji, kiedy przepis był, no można powiedzieć, nieprecyzyjny, to starostowie, kiedy otrzymywali samą informację o wykroczeniu, nie otrzymywali prawa jazdy, to nie wydawali decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy na 3 miesiące. W tej chwili znowelizowano przepisy ustawy o kierujących pojazdami w tym zakresie i policja informuje o popełnieniu takiego wykroczenia. I na tej podstawie starosta właściwy wydaje decyzję o zatrzymaniu uprawnień na 3 miesiące. To chcę jeszcze o jedno sformułowanie dopytać. Starosta będzie mógł podjąć postępowanie, ale czy to oznacza, że w każdej sytuacji wobec każdego z takich kierowców to postępowanie będzie wszczynane, czy na przykład w pewnych sytuacjach starosta będzie mógł nie skorzystać z tego przepisu? Starosta ma obowiązek, jeżeli wpływa taka informacja, to starosta ma obowiązek wszcząć postępowanie i wydać decyzję. Czyli na tyle będzie mógł, co po prostu będzie wszczynać. Tak, starosta wszczyna to postępowanie, ma obowiązek wydać decyzję. Oczywiście jest to normalny tryb postępowania administracyjnego. Tutaj z tym, że tutaj tych czynności dowodowych nie ma zbyt wiele, bo wystarczy informacja o tym, że dokonano takiej kontroli, że kierujący popełnił wykroczenie polegające na przekroczeniu prędkości o 50 km. To jeszcze bardzo przeważne odwołanie do 50 km, bo o tym nie wspomniałem. Dopiero wtedy to prawo jazdy może zostać zatrzymane. Tak, tak, tak. I to musi być przekroczone o ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym, dopuszczalna prędkość. I to są przesłanki do wydania decyzji. Taka decyzja oczywiście ma rygor natychmiastowej wykonalności. Oczywiście tutaj postępowanie administracyjne podlega wszystkim rygorom z kodeksu postępowania administracyjnego. Po zgromadzeniu materiału dowodowego informuje się stronę, czyli tego kierującego, że może się zapoznać z materiałem dowodowym. Niemniej ważne jest to, że decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności. I oczywiście, jeżeli taka osoba po wydaniu takiej decyzji zostanie ponownie przyłapana na prowadzeniu pojazdu mimo tego 3-miesięcznego zakazu, to orzeka się, to przedłuża się jakby ten okres do 6 miesięcy, chyba że zanim zostanie wydana decyzja, zostanie ta osoba ponownie złapana jako prowadząca pojazd, niezależnie od tego, czy przekroczyła prędkość, czy nie, to wtedy od razu starosta wydaje decyzję o zatrzymaniu na 6 miesięcy. No i teraz pytanie. Pana zdaniem to jest zmiana idąca w dobrą stronę, bo wydawałoby się, że w ten sposób została pewna luka, która do tej pory występowała, została zlikwidowana. Ustawodawca w procesie stworzenia prawa nie zawsze jest w stanie przewidzieć wszystkie sytuacje. Z różnych to powodów wynika. Oczywiście czasem życie jest bogatsze niż doświadczenie samego ustawodawcy. I w momencie, kiedy się okazało, że takie wątpliwości mogą prowadzić
doprowadzić do interpretacji, że niektóre osoby rzeczywiście faktycznie będą nadal mogły jechać mimo tego, że popełniły wykroczenie 50+, no to tutaj sprecyzowanie tego w ustawie o kierujących pojazdami jest rzeczywiście pozytywną zmianą, bo odbiera tutaj możliwość, powiedzmy wprost, cwaniakowania niektórym osobom. I teraz pytanie, czy dzięki temu na przykład rzeczywiście za rok będziemy mogli powiedzieć o tym, że ten bilans z nowego roku, z pożegnania starego roku, będzie lepszy niż ten tegoroczny, bo kolejny problem, jaki się pojawia, o tym bardzo często mówią policjanci, nieoficjalnie zaznaczam, bo oficjalnie te komunikaty wyglądają zupełnie inaczej, ale bardzo często mówią, że na przykład tak naprawdę plagą na polskich drogach nie jest wcale kwestia kierowców, którzy przekraczają dozwoloną prędkość. Ba, największym problemem polskich drog nie są również pijani kierowcy, jak się okazuje. Może rzeczywiście to jest bardzo nagłośniony temat. To dobrze. Bardzo poważnym problemem, z którym zmagają się policjanci, są na przykład kierowcy, którym zatrzymano już prawa jazdy, a którzy nadal, mając pełną świadomość konsekwencji, prowadzą samochody. Rzeczywiście. Te zmiany legislacyjne od pewnego czasu też, które były wprowadzane, też miały na celu właśnie wyeliminowanie tego problemu. Ja bym się tutaj oczywiście też nie zgodził, że problem nie są tylko kierujący, którzy prowadzą bezuprawnie, bo moim zdaniem dużym problemem także jest przekraczanie prędkości, tutaj niedostosowanie prędkości, jakiś brak wyobraźni. Tak, ale o tych problemach tak, mówimy, natomiast tak, o trzecim problemie. Natomiast tak, rzeczywiście, jakiś czas temu to właściwie niewiele groziło osobie, która prowadzi pojazd bez prawa jazdy. No, ciężko jej zabrać prawo jazdy, skoro tego prawa jazdy już nie ma. Dokładnie. Dlatego też ustawodawca w 2015 roku, od maja 2015 roku wprowadził do kodeksu karnego artykuł 180a, który statuuje przestępstwem samoprowadzenie pojazdu mechanicznego pomimo wydania przez starostę, przez właściwy organ, decyzji o cofnięciu uprawnień. Czyli w sytuacji, kiedy było, nie tylko w sytuacji, kiedy osoba, wobec osoby był orzeczony zakaz sądowy prowadzenia pojazdów, ale także, kiedy ta osoba miała cofnięte prawo jazdy, na przykład za przekroczenie dopuszczalnej ilości punktów karnych. Od czego rozpoczęliśmy na przykład? I takich spraw rzeczywiście pojawia się, widzę, w sądach coraz więcej, bo jak się okazuje, był to rzeczywiście problem. Oprócz tego wprowadzono też artykuł 104a do ustawy o kierujących pojazdami, który zrównał osoby, którym zatrzymano prawo jazdy z osobami, w niektórych przypadkach oczywiście też, z osobami, które nie mają uprawnień, czyli osobom takim, którym zatrzymano zaprowadzenie prawa jazdy za prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu czy pod wpływem alkoholu, te osoby, póki jeszcze nie jest wydana decyzja o cofnięciu uprawnień, bądź póki nie ma orzeczonego prawomocnie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych przez sąd, to te osoby są karane za wykroczenie prowadzenia bez uprawnień, a nie za wykroczenie prowadzenia bez dokumentu. To jest różnica między 50 a co najmniej 500 zł mandatu. Czyli dla kieszeni dosyć poważne różnice. Tak. Chociaż ja tutaj byłbym jeszcze bardziej surowy, gdybym miał podpowiadać ustawodawcy. Uważam, że w ogóle prowadzenie pojazdu mechanicznego bez uprawnień powinno być przestępstwem zagrożonym, tak jak artykuł 180a, do 2 lat pozbawienia wolności. Czyli niezależnie od tego, czy wcześniej miał uprawnienia, czy zostały cofnięte, w tej chwili ten problem, bo może się okazać, że ktoś sobie założy, że całe życie będzie jeździł bez prawa jazdy. A na mandaty go stać na przykład. My jesteśmy cały czas, mimo tych zmian, o których mowa, cały czas jesteśmy nazbyt pobłażliwi wobec takich kierowców. Pytanie jest takie, czy my jesteśmy bardziej pobłażliwi jako społeczeństwo, czy też czy wymiar sprawiedliwości nie jest zbyt pobłażliwy. Ale mówi pan teraz o egzekwowaniu tych przepisów, które już obowiązują? Ja mówię o egzekwowaniu tych przepisów, które obowiązują, bo z jednej strony świadomość społeczeństwa tutaj, jeśli chodzi o pijanych kierowców, to społeczeństwo jest rzeczywiście coraz bardziej świadome i coraz bardziej potępiające. Jeśli chodzi o złamanie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, to widzę, że sądy są surowe, ale być może sądy są surowe, dlatego że to jest przestępstwo przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. Natomiast jeśli chodzi o 180a,
kodeksu karnego, czyli prowadzenie pojazdu pomimo cofnięcia uprawnień. Tutaj ty widzę, że te kary być może jeszcze są w miarę łagodne, chociaż to się dopiero ta linia orzecznicza kształtuje, prawda? Co do tego oczywiście też trzeba pamiętać, że pojawiają się nowe pomysły ustawodawcze, na przykład projekt wprowadzenia do kodeksu karnego przestępstwa, uczynienie przestępstwem czynu, które było do tej pory wykroczeniem, czyli ucieczki przed kontrolą policyjną, niestosowanie się do sygnału kierującego ruchem w celu uniknięcia kontroli. Wydaje się, że ta zmiana akurat jest chyba zasadna, no bo jeżeli ktoś świadomie ucieka przed kontrolą drogową, przed kontrolą policyjną, no to trudno to traktować jak wyrzucenie papierka. Kierunek zmian tutaj uważam za dobry. Zobaczymy, jak to będzie praktyka rozstrzygała, dlatego że w tej chwili mamy dwa wykroczenia, niestosowanie się do sygnałów kierującego ruchem i niestosowanie się do sygnałów w celu uniknięcia kontroli. I bardzo często praktycznie policja, kiedy osoby, która ewidentnie moim zdaniem nie zauważyła sygnałów do zatrzymania wydawanych przez policjanta i następnie, kiedy się zorientowała, że jest przez policję ścigana, niezwłocznie zatrzymuje się i poddaje kontroli, to w mojej praktyce już spotkałem się z przypadkami, kiedy stawiano właśnie zarzut niezatrzymania się w celu uniknięcia kontroli, co jest oczywiście z surowszą kwalifikacją prawną i wtedy też orzeka się zakaz prowadzenia pojazdów, jeżeli by to było w sposób w celu stawianie takiego zarzutu, jeżeli byłoby przez policję nadużywane w celu osiągnięcia jakiegoś tam celu swojego statystycznego, no to tutaj bałbym się. Aczkolwiek będzie to podlegało kontroli sądowej. No i znowu rozmawiamy z jednej strony o przepisach, z drugiej strony o tym, jak te przepisy są wykorzystywane i egzekwowane. To przed nami jeszcze jeden bardzo ciekawy temat. CEPiK. O CEPiKu i o kolejnych zmianach. Jeżeli chodzi o CEPiK, będziemy rozmawiać już za chwilę. Przypomnę, gościem Polskiego Radia 24 jest pan mecenas Krzysztof Dmowski, ekspert prawa drogowego. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Sylwia Zadrożna zaprasza, ma ze mną goście. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Marek Łoczko, wiceprezes, dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej. Dzień dobry. I Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych w PKO Banku Polskim. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy puls gospodarki w nowym 2017 roku, a zatem spytam Państwa na początku o to, jaki ten rok może być i dla światowej, i dla polskiej gospodarki. Czy będzie jakieś wydarzenie charakterystyczne mu towarzyszyć, czym będą żyły rynki? Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek. No ja myślę, że już styczeń przyniesie nam takie wydarzenie, bo 20 stycznia nowy prezydent Stanów Zjednoczonych obejmuje prezydenturę. A chyba wszystko wskazuje jednak na to, że to nie będzie taki prezydent, do jakich żeśmy się przyzwyczaili. Oczywiście każdy był inny, każdy miał inne cele, ale myślę, że ten jest kompletnie inny i to wydarzenie, czyli ten 20 stycznia, myślę, że będzie miał bardzo, bardzo poważny wpływ nie tylko na kwestie polityczne, bo to myślę, że jest oczywiste, ale także na kwestie gospodarcze, ponieważ w programie, który głosił w czasie wyborów prezydent elekt Trump, było bardzo wiele elementów, które wskazują na to, że chociażby kapitały z tego świata będą chciały spłynąć do Stanów Zjednoczonych, co będzie oznaczać, że trudniej będzie nam pozyskiwać pieniądze. Mariusz Adamiak. Grudzień jest takim miesiącem, kiedy wszyscy się zastanawiają, jaki będzie kolejny rok i ja takich rozmów też mnóstwo odbyłem. I to, co zwróciło moją uwagę, to, że oczekiwania są stosunkowo nisko. Znaczy nikt nie spodziewa się jakiejś katastrofy, ale też nikt nie spodziewa się, żeby ten rok był jakoś szczególnie dobry, jeśli chodzi o polską gospodarkę i o światową gospodarkę. A to z kolei daje nadzieję, że możemy być pozytywnie zaskoczeni. Ja myślę, że jeśli chodzi o gospodarkę i to zarówno tą naszą, jak i światową, nie powinien być to zły rok. Tak naprawdę powinien być to rok nieco lepszy niż ten mijający. Główne gospodarki świata, amerykańska, strefy euro powinny rosnąć nieco szybciej niż w roku 2016. Polska podobnie, pod warunkiem, że odbiją nam inwestycje, jest na to szansa jeśli w drugiej połowie roku. Natomiast to, o czym warto pamiętać, jeśli chodzi o ten rok, to dużo takich potencjalnych wydarzeń o
o wpływie istotnym i też niekoniecznie pozytywnym. Mam na myśli tu przede wszystkim politykę. Tutaj pani bardzo trafnie wspomniała o niepewnych związanych z polityką Trumpa, jak on po prostu wtedy, kiedy już zasiądzie w Białym Domu, jak faktycznie będzie rządził, jak ta jego retoryka będzie się przekładać na faktyczne czyny, ale też mamy rok bardzo ważnych wyborów w Europie. Zaczynamy w Holandii, ale później jest Francja, niezwykle ważne wybory, bo to jest kraj kluczowy, jeśli chodzi o strefę euro. Na jesieni Niemcy, być może przedterminowe wybory we Włoszech, a nawet jeśli nie, to zaraz w 2018 roku na początku, więc też ten 2017 będzie rokiem kampanii. Więc tutaj od tej strony politycznej jest sporo ryzyk, a one też wpływają na wszelkie dziedziny życia, także gospodarkę. Także myślę, że ten bazowy scenariusz wbrew pozorom nie jest wcale taki zły, ale po drodze sporo jest takich skórek od banana, na których się można poślizgnąć. Czyli jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach, jak już się później będzie wszystko działo, Marek Kłączko? No może nie tyle w szczegółach, ile tym razem jednak w ogóle, prawda? Ja tu podzielam pogląd moich przedmówców, że gospodarka światowa, europejska, także i Polska, no toczą się, powiedzmy sobie, przyzwoicie, to zależy kto ma jakie oczekiwania, prawda? Mogłoby być zawsze być lepiej. Natomiast główne ryzyka, i to jakie duże ryzyka, są to ryzyka polityczne, które nawet jeżeli nie będą miały wpływu na gospodarkę w tym roku, czyli w 2017, to mogą mieć kolosalny wpływ na gospodarkę w kolejnych latach. Jeżeli chodzi o... Ja też tak w takiej kolejności, prawda? Jeżeli chodzi o takie ryzyko geopolityczne, no to ja sam jestem ciekaw, jaką politykę będzie ostatecznie prowadził Trump względem Chin. Mam na myśli przede wszystkim politykę handlową, ale także i ten wpływ wielkiej polityki. No i Rosja, prawda, dla nas kwestia kluczowa. Jeżeli chodzi o Europę, prawda, no Brexit może sam w sobie aż takiego dużego wpływu na polską gospodarkę by nie miał, gdyby nie wpisywał się w inne procesy, prawda, które są, będą zachodziły i w inne ryzyka, które będą zachodziły w Europie. No i niestety też widzimy, co się dzieje w Polsce, że te napięcia wcale nie spadają, tylko cały czas się utrzymują na bardzo wysokim poziomie, więc nawet jeżeli, powtórzę, gospodarka będzie się toczyła jeszcze siłą jakiegoś bezwładu, to myślę, że ten rok zapoczątkuje jakieś nowe trendy na przyszłe lata. Oby były to trendy korzystne, boję się, że mogą być niekorzystne. To wejdźmy w szczegóły. Tutaj pan Mariusz wspomniał, że jest szansa na to, że wreszcie inwestycje, no czekamy na to, już w ubiegłym roku mówiliśmy, że ten impuls inwestycyjny jest nam niezwykle potrzebny do tego, żeby PKB rósł. Czy rzeczywiście jest szansa, że ten rok to już będzie wzrost? Inwestycji? Tak. To ja może sięgnę, dzisiaj mamy dane za grudzień, co prawda, ale bardzo silna zmiana, taki wskaźnik PMI dotyczący tego, co dzieje się w przemyśle szeroko rozumianym, i w listopadzie ten wskaźnik był na poziomie no takim minimalnym, powyżej którego mówi się o tym, że przemysł rośnie, bo wyniósł 50,2. Natomiast w grudniu to było 54,3, jest bardzo silne odbicie. To jest wskaźnik budowany na bazie opinii menedżerów logistyki w przemyśle i właściwie wszystkie parametry, które się składają na ten wskaźnik, były bardzo silnie rosnące, czyli i zamówienia krajowe, i zamówienia zewnętrzne. Także zatrudnienie. Badani menedżerowie w przedsiębiorstwach wskazywali na takie jeszcze silniejsze wzrosty zatrudnienia w przemyśle. Rosły też bardzo intensywnie ceny produktów gotowych, a więc no pytanie oczywiście, czy to, co wydarzyło się w grudniu, pamiętajmy, że grudzień jest specyficznym miesiącem ze względu na święta, ze względu na większe zdecydowanie potrzeby konsumpcyjne, czy ten wskaźnik utrzyma się, bo mieliśmy dosyć silne wahania tego wskaźnika w drugiej połowie 2016 roku i pytanie, czy on w styczniu, lutym potwierdzi tą tendencję do tego, że przemysł się rozwija. Ale oczywiście, jeśli potwierdzi, to oznacza, że siłą rzeczy przedsiębiorcy będą musieli troszkę zwiększyć nakłady inwestycyjne.
Cały czas przedsiębiorcy mówią, teraz na razie mówię o sektorze przedsiębiorstw, cały czas przedsiębiorcy mówią, że bardzo trudno im podejmować decyzje inwestycyjne, że oni chcą, czekają w dołkach startowych do tego, żeby zainwestować, bo te inwestycje mniejsze lub większe są im potrzebne. Natomiast stopień niepewności jest tak duży, że nie mogą podejmować ryzyka, bo boją się utraty płynności. Natomiast to, co na pewno będzie pozytywnie wpływać na inwestycje, no to no muszą ruszyć pieniądze europejskie. Dostaliśmy te pieniądze i trzeba wreszcie zacząć je wydawać. Te pieniądze dostaliśmy i były do wydania od 2014 roku. 14, 15, 16, właściwie prawie w ogóle żeśmy tych pieniędzy nie wydawali, więc one muszą ruszyć. Muszą ruszyć duże inwestycje infrastrukturalne. I problem jeden, jaki ja widzę, jeśli chodzi o inwestycje, czyli tu będziemy mieć, i to dosyć silnie uruchomiony wzrost w tej części publicznej inwestycji. Natomiast problem, który ja widzę i który będzie powtórką z rozrywki, czyli myśmy to przeżywali w poprzednim okresie prognozowania 2007-2014, że w jednym okresie w ciągu 2-3 lat będą skoncentrowane olbrzymie inwestycje infrastrukturalne. A co to oznacza? To oznacza nieprawdopodobnie wysoki wzrost cen na materiały budowlane, na surowce, które będą wiązać się z realizacją tych inwestycji infrastrukturalnych. Czyli zamiast realizować, rozłożyć to w czasie, realizować to po niższych kosztach, będziemy to realizować po znacznie wyższych kosztach. Szkoda, szkoda tych pieniędzy publicznych. Marek Kładko, jeśli chodzi o inwestycje i tutaj, tak, rzeczywiście te fundusze europejskie już zaczynają być chyba wydawane, widać, że i kolejarze, drogowcy ogłaszają przetargi, podpisują już umowy. No to jeżeli chodzi o fundusze europejskie, to tu w pełni podzielam pogląd mojej przedmówczyni, że bardzo źle się stało, że one nie ruszyły w zeszłym roku, prawda, w 2016, już tak na taką większą skalę, prawda. To dotyczy także, powiedzmy sobie, procesów decyzyjnych i regionalnie pewnej niepewności i centralnych głównie. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje kapitału zagranicznego, no to też mówiliśmy o tym, że raczej należy spodziewać się odpływu tego kapitału z rynków wschodzących, nie mówię tylko o Polsce, ze względu na spodziewaną politykę Fedu. Natomiast jeżeli chodzi o inwestycje polskich przedsiębiorców, to jest, dochodzi chyba jeszcze jeden czynnik. Nie do końca myślę, że jeszcze potrafimy go sparametryzować, a mianowicie co się stanie 1 października w tym roku, jak nagle duża rzesza ludzi nabierze praw emerytalnych, prawda? Czy oznacza, że w niektórych branżach na przykład może być tąpnięcie? Czy przedsiębiorcy będą z góry się przygotowali właśnie inwestując w nowe procesy, w nowe technologie? No dla mnie jest to duża niewiadoma i dodatkowe ryzyko. Mariusz Adamiak? Inwestycje można podzielić tak z grubsza na takie związane z inwestycjami publicznymi, czyli budżet centralny, budżety samorządowe, czy też biznes, ale taki związany z polityką gospodarczą państwa, jak energetyka czy kolej, no i ten prywatny. Jeśli chodzi o te publiczne, to myślę, że można być tu umiarkowanym optymistą, bo rzeczywiście ten dołek 2016 roku był trochę sztuczny, związany z pieniędzmi unijnymi, ale też pewnymi także i opóźnieniami, jeśli chodzi o legislację. Na przykład ustawa o zamówieniach publicznych była troszkę zbyt późno wprowadzona, w połowie roku to opóźniło inwestycje samorządowe, więc myślę, że tutaj odbicia można się spodziewać. Natomiast na decyzje przedsiębiorców wpływa szereg czynników, oczekiwania gospodarcze, ale też kwestia pewności podatkowej, mnóstwo rzeczy i to będziemy na bieżąco obserwować, ale też właśnie to, o czym Pan wspomniał, bardzo, bardzo trafna uwaga, niedobór rąk do pracy i to z jednej strony obniża potencjał gospodarczy, ale z drugiej strony też pcha inwestorów do tego, żeby inwestować w automatyzację produkcji. No i za chwilę już do tego tematu też wrócimy, a na razie w Polskim Radiu 24 pora na skrót wiadomości. Informacje dnia w skrócie. Przed mikrofonem Robert Kawka. Z nowym rokiem weszła w życie nowa lista leków refundowanych. Dzięki zmianom poprawi się dostęp do leczenia dla pacjentów cierpiących na rzadkie choroby płuc oraz niektóre nowotwory. Lista refundacyjna jest aktualizowana co 2 miesiące. Umożliwia to wprowadzanie na nią nowych produktów o udowodnionej skuteczności. Zdaniem farmakologa dr Leszka Borkowskiego jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie leku na nieoperacyjnego raka trzustki. Jest to bardzo trudny do leczenia nowotwór, bo jedynie u 15% chorych można wykonać operację. Pozostałych nie było do tej pory czym leczyć.
Właściwie myśmy mieli dotychczas tylko jeden taki zestaw, koktajl, jak ja to mówię, Mołotowa. Dlaczego Mołotowa? No bo jest straszliwy dla organizmu. Mogli go brać tylko ci pacjenci, którzy są chorzy, ale jednocześnie są silni bardzo. Więc produkt leczniczy, który się pojawił, daje im szansę na dłuższe życie. Znam osoby, które żyją 2 lata, co w przypadku tego nowotworu jest bardzo dużym sukcesem. Doktor Borkowski dodał, że na nowej liście refundacyjnej jest sporo zmian korzystnych dla pacjentów. Pojawił się lek na mielofibrozę, pojawiła się insulina glargina o przedłużonym działaniu, to dla cukrzyków jest bardzo dobra informacja. Pojawiły się leki na zwłóknienie płuc, pojawiły się leki stosowane w płaskonabłonkowym raku skóry, tym BCC. To jest niewielka grupa pacjentów, bo to jest około 50 chorych w Polsce, ale tych ludzi nie było czym leczyć. W sumie do najnowszej listy refundacyjnej dodano 84 leki. W najnowszym obwieszczeniu nie znajdzie się 18 leków obecnych w poprzednim. Kolejne zmiany na liście refundacyjnej w marcu. Część protestujących w Dobrzeniu Wielkim w województwie opolskim zakończy głodówkę. To efekt spotkania w opolskiej kuli. Z protestującymi spotkali się wojewoda i wicewojewoda opolski oraz prezydent miasta. Jako mediator obecny był biskup opolski, mówi rzecznik wojewody Martyna Kolęba. Protestujący poprosili wojewodę opolskiego o przyjazd Mariusza Błaszczaka, ministra spraw wewnętrznych i administracji, do głodujących. Wojewoda poinformował, że przekaże tę prośbę. W ramach kompromisu część z protestujących zadeklarowała, że zawiesi głodówkę. Głodówkę zawieszają 4 osoby, których stan zdrowia nie pozwala na jej kontynuację. Do tej pory tę formę protestu prowadziło kilkanaście osób. 1 stycznia Opole powiększyło swoje tereny o 12 sołectw z 4 ościennych gmin. Część mieszkańców tych miejscowości nie zgadza się z pomysłem prezydenta Opola i od kilku miesięcy protestuje. Dotychczas były to manifestacje w Opolu, blokady dróg oraz okupacja biura poselskiego Patryka Jakiego, wiceministra sprawiedliwości, który oficjalnie wspiera projekt Dużego Opola. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Zbliża się 2:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. Polskie Radio 24. Puls gospodarki. Ja przypomnę, że dzisiaj naszymi gośćmi są Małgorzata Sterczewska-Krzysztoszek, główna ekonomistka Konfederacji Lewiatan, Marek Kłoczko, wiceprezes, dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej i Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskim. I zawsze z tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zabrał, dziękujemy Panie Fryderyku za wspólną modlitwę. Polecamy właśnie coś jeszcze zmarłych, wieczne odpoczywanie raczej dać Panie, a światło wiekuista niechaj mi świeci, nie odpoczywaj w pokoju wiecznym. Amen. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gadzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas poddawaj i za wszystkich chorych, za moją mamę Polskę, za naszego kuzyna Włodka i za moich teściów. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Uzdrowienie chorych, módl się za nami. Amen. Amen. I o błogosławieństwo co Boże dla mojego krześniaka Łukasza. Bóg zapłać. Dziękujemy i pozdrawiamy gorąco. I jeszcze chcemy podziękować tym wszystkim, którzy chcą dalej budować Radio Maria. Dziękujemy za Waszą pomoc, modlitwę, ofiary, które zostały złożone na ten cel. I teraz kilka nazwisk. Dziękujemy Pani Weronice Kraska, Romanowi Szirko, Mieczysławowi Basak, Józefie Marii Chryczyk, Pani Helenie Kniaś, Andrzejowi, księdzu Andrzejowi Maślejakowi z Towarzystwa Chrystusowego, Panią Stanisławowi Królczykowi, Antoniemu Marii Lorenz, Markowi Elżbiecie Bieciuk, Jerzemu Wiesławie Guzik, Panu Władysławowi Bieniaszowi i Sofii Semeras. Bóg zapłaci, dziękujemy i dla wszystkich jeszcze upominek muzyczny, w żłobie leży kolęda.
Serdecznie dziękujemy Wam za Waszą pomoc materialną dla Radia Maryja, które utrzymuje się jedynie z dobrowolnych ofiar radiosłuchaczy. Dlatego jest głosem wolnym i niezależnym od jakiegokolwiek kapitału. Przypominamy informacje o tym, jak pomóc Radio Maryja. Czeki bankowe lub personalne albo money orders przesyłamy pod następujący adres. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639-0565. Powtarzam. Radio Maryja, P.O. Box 39565, Chicago, Illinois 60639-0565. Za wszystkich ofiarodawców codziennie modlimy się w Radiu Maryja oraz sprawujemy kilka mszy świętych.